Baltic Pipe to nie tylko gazociąg przez Danię do Norwegii, ale także sieć połączeń w kraju, no i seria bloków gazowych, które mają być zasilane tym gazem, czy też elektrociepłowni, które mają się przestawiać z węgla na gaz. I w tej perspektywie dywersyfikacja dostaw gazu jest jednym z fundamentów polskiej transformacji energetycznej, czyli ten proces odchodzenia od węgla, który nie może być rewolucyjny, to znaczy z dnia na dzień nie możemy przejść ku OZE w Polsce, bo zawalilibyśmy wtedy krajowy system elektroenergetyczny. Ten proces będzie w dużej mierze zależał od gazu, dlatego infrastruktura towarzysząca Baltic Pipe, a także park wytwórczy w energetyce i ciepłownictwie pozwalający konsumować ten gaz na potrzeby właśnie obniżania emisji CO2, czy też obniżania emisji szkodliwych pyłów do atmosfery, które potem tworzą smog, to wszystko trzeba ze sobą połączyć. Dlatego doniosłość tych projektów dywersyfikacyjnych wykracza stanowczo poza tylko politykę gazową. To jest element polityki przemysłowej państwa polskiego, które chce teraz odchodzić powoli od węgla, ale w sposób bezpieczny, ewolucyjny, nie rewolucyjny. Problemy Nord Stream 2 to szansa na to, że ten projekt powstanie później lub w ogóle nie powstanie. Projekt Nord Stream 2 jest bezpośrednim zagrożeniem rynkowym dla Polski, zagrożeniem egzystencjalnym dla Ukrainy, zagrożeniem politycznym dla Unii Europejskiej, dla wspólnoty transatlantyckiej, zagrożeniem prawnym dla acquis communautaire Unii Europejskiej, zagrożeniem ekologicznym dla Morza Bałtyckiego i można by długo wymieniać problemy związane z projektem Nord Stream 2. Dlatego jeżeli jest szansa na to, że on nie powstanie, to z punktu widzenia interesów Polski dobrze, ale nawet jeżeli powstanie, to też nie jest to zagrożenie egzystencjalne. Jest to zagrożenie rynkowe, dlatego właśnie, że Polacy już do pewnego stopnia odrobili swą lekcję i nie muszą się bać tego, że Rosjanie zakręcą im kurek z gazem. Jeżeli to zrobią, a próbowali w przeszłości już po pierwszych etapach dywersyfikacji w Polsce, to zapłacą po prostu karę, jak każda firma, która nie wywiązuje się z kontraktu, ale nie będą w stanie zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Polski, bo ta ma coraz więcej alternatyw. Gazy odnawialne, czyli gaz, który działa tak samo jak gaz ziemny, ale nie jest paliwem kopalnym, tylko powstaje w różnych procesach chemicznych pozbawionych emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych, to sposób na realizację polityki klimatycznej także w sektorze gazowym, który także będzie coraz bardziej penalizowany coraz bardziej ambitną polityką klimatyczną na poziomie Unii Europejskiej. Więc biometan i wodór to dwa gazy odnawialne, które są przyszłością polskiego sektora gazowego. Znowu ewolucyjnie będziemy zwiększać ich udział w miksie energetycznym. Już słychać pierwsze komunikaty polskich spółek sektora paliwowego o tym, że będą chciały inwestować w biometan, będą chciały inwestować w wodór. Słyszymy o pierwszych wolumenach, to są na razie bardzo zgrubne szacunki, do których nie należy się przywiązywać, natomiast jeżeli lata naste i dwudzieste XXI wieku były dyskusją o odchodzeniu od węgla, tak lata 30 i 40 będą dyskusją o zamianie gazu ziemnego na gazy odnawialne. I dobrze, że rozmowa na ten temat w Polsce się już zaczyna. Oczywiście wydatki będą znaczne, wielomiliardowe, ale już teraz można walczyć o środki unijne na dofinansowanie tego celu, tak jak połowa terminalu LNG w Świnoujściu została sfinansowana ze środków unijnych, tak w przyszłości projekty wodorowe i biometanowe także będą mogły liczyć na podobne wsparcie. Unia Europejska wspiera gaz jako element transformacji, dopuszczając finansowanie gazu ze środków unijnych we wszystkich dotychczasowych perspektywach. Dopiero teraz zaczyna się dyskusja o tym, czy zatrzymać to finansowanie. Są już pierwsze ruchy, na przykład Europejski Bank Inwestycyjny od tego roku nie będzie dofinansowywał projektów gazowych, ale to nie znaczy, że nie ma miejsca na polską transformację. Większość projektów, które służą transformacji z użyciem gazu w Polsce, została już przesłana do komisji, już dostaje pierwsze dofinansowanie albo to dofinansowanie sobie zabezpieczyła, a projekty wodorowe i biometanowe, o których rozmawialiśmy, są sposobem na to, aby sektor gazowy dalej był dofinansowany przez Unię Europejską, ale właśnie na przestawianie gazu z gazu sektora gazowego z gazu ziemnego na te gazy odnawialne. Polska potrzebuje atomu, żeby nie uzależniać się od gazu oraz energii elektrycznej z importu, dlatego niezbywalnym elementem strategii energetycznej Polski jest właśnie energetyka jądrowa, która ma uzupełniać gaz, która z powodów bezpieczeństwa energetycznego, ale także kosztów systemu elektroenergetycznego jest potrzebna
w Polsce. Dlatego niepokoi fakt, że nadal nie mamy rozstrzygnięć w tej sprawie, pomimo prawie dekady dyskusji o budowie atomu w Polsce. Pozdrawiam serdecznie wszystkich w portalu Otoko Club, polskim portalu dyskusyjnym. Mam nadzieję, że dyskusja o energetyce także jest dla Państwa ciekawa, bo być może jest to temat pozornie niszowy, ale faktycznie ważny dla każdego, a szczególnie dla portfela każdego z nas, więc warto poświęcić mu kilka chwil. Zapraszam.